stacja Centrum Nauki Kopernik na Powiślu i tarcza Krystyna, która pierwsza przebiła się przez ścianę stacji. 12 dni przedzierał się kolos przez około 300-metrowy odcinek na głębokości 7-8 metrów, obok ściana, do której zmierza kolejna tarcza. Zobaczmy, jak wyglądał moment przebicia się przez ścianę stacji. Trochę przyspieszyliśmy zdjęcia, ale zobaczmy, jak precyzyjnie to było trafione. A z tamtego brzegu niedługo dotrze następna tarcza.